Hej, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z modyfikacji do GTA 5. Pierwszy odcinek bardzo wam przypadł do gustu, także dziękuję. I wziąłem wasze sugestie, czyli oprócz pokazania samego moda, chwilę sobie jeszcze na nim pogramy, aby pokazać jak wygląda dokładnie gameplay na danym modzie. Oczywiście jeżeli chcecie jakieś mody zobaczyć, chcecie więcej odcinków, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Ale dobra, dzisiaj mam do pokazania wam Gravity Gun, czyli pistolet taki grawitacyjny. Jak go uzyskać? Wystarczy, że będziemy mieli paralizator. Ja tutaj sobie wezmę, ojojoj, paralizator lokalnie. Mamy różne pistolety, ale nas obchodzi paralizator. Wybieramy go i musimy przycelować na przykład na dany pojazd. Na razie to działa, z tego co wiem, tylko na pojazdy. O, działa na pojazdy na pewno. I naciskamy E. Na przykład bierzemy sobie, jedzie jakiś samochód. Ok, mamy go, zarąbiście, możemy robić z nim naprawdę różne rzeczy. Chyba nawet możemy go właśnie w taki sposób skraszować. I lewym przyciskiem myszy wysyłamy go daleko, gdzieś tam leci, uderzy. O, było słychać wybuch, także modyfikacja jest naprawdę prosta, ale sprawia wiele, wiele radości. Leci sobie samochód po raz kolejny. Za chwilę zrobimy oczywiście zadymę, tylko do tego będę musiał po pierwsze znaleźć bardziej ruchliwą ulicę. No, nie działa to, działa to dopiero dla jakiejś tam odległości. Okej, dacie mi samochód jakikolwiek? O, na przykład ten, dziękuję. O, tam są ludzie. O, nie ma ludzi. A to peszek. Za chwilę policja mnie będzie goniła. Czekajcie, chyba że ja mam włączone Player Never Wanted. Nie, wszystko jest ok. Sobie za chwilę dam, jeżeli gdzieś znajdę nieśmiertelność, żeby się zrobić taką naprawdę siekę. O, widzę, że już rzeczy, wow, niektóre znikają, ale niektóre już można, niektórymi można strzelać. Ale widzicie, że to jest jeszcze niedopracowane. Dokładnie, chociaż może, wow, czy tą ławkę mogę na nią wejść? Ty. Ej, zarąbista sprawa, można dzięki temu parkury robić. Patrzcie, prosta modyfikacja. Chwilę, ja muszę to sobie ogarnąć. Jeżeli bym zrobił takie schody, zobaczymy, czy to zadziała tak, jakbym chciał. Kurde, sekunda. Sekunda, sekunda, sekunda. To wymaga paru poprawek. Myszką mogę? Nie, myślę, że mogę jakoś przybliżyć to. Ale okej, niech będzie. Super, coś popsułem. Zaraz przechodzimy do zadymy. Dobra, kit z tym. Ale ma to potencjał, bo wiem, że jeszcze niedawno przedmiotów tylko pojazdy można było przesuwać. Ludzi jeszcze nie można. Czekajcie, pyk, ajajaj, nie w tą stronę. Dobra, tu mamy bardziej ruchliwą ulicę. Także poczekamy, aż policja się nami zainteresuje. Czemu ty uciekasz? Czemu ty uciekasz? Wow, zmietliśmy kogoś. O, tu będzie naprawdę dobra rzecz. Dobra ulica. Jakiś samochód, który jest bardzo chętny. Dobra, ty jesteś chyba chętny. Ok, weźmy i zacznijmy wszystko rozwalić. No, oczywiście nie trafiłem. Dobra. Za chwilę policja. Zapraszamy policję. A ty gdzie uciekasz? No halo. Spokojnie, możemy jeszcze tymi samochodami. A czekaj, gdzie rzucę? Wezmę na ciebie. No widzicie, że one lecą naprawdę wysoko, te samochody. O, i ludzi tutaj nie ma, nie wiem dlaczego. Możemy sobie oczywiście pomóc. Wow, 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 autobus jedzie. Panie autobusie, nie wiem czego pan tutaj szukał. Czekajcie, player, wanted up. Na maksa weźmiemy sobie i fast run, super jump. A ja chcę po prostu, żeby nie można było mnie zabić. Never wanted, gdzie to jest? Bo powiem wam szczerze, że nie używałem tego trainera za bardzo. Bronie Ward. Okej. Chyba sobie bez tego poradzimy. Mam nadzieję, że nie umrę tak szybko. Nie wiem, czy jak sprawa działa z helikopterami. Mogę gdzieś wejść tutaj. Ale chodź, zapraszam ciebie. Zapraszam helikoptery, wszystkie. Fuck, zabiją mnie. Niestety, ale mnie zabiją. Dobra. Uciekniemy sobie tutaj jakoś. Weźmy, o, weźmy właśnie. Potrzebuję jednego samochodu. Jeden jedyny samochód. Net policyjny i trafię. No niestety. Kurde. Wiecie co? Muszę znaleźć, gdzie jest opcja na nieśmiertelność. Bo to mi się przyda.
To mi się bardzo przyda, a bez tego to średnio mogę jakąkolwiek zadymę tutaj zrobić. Także poczekajcie chwilę, ja tylko to sobie sprawdzę. Oczywiście gra mi się musi ładować godzinę, bo to jest GTA, ale dobra, już jesteśmy uleczeni, jesteśmy zdrowi bardzo. Okej, okay, to będzie gdzieś w player. Teleport Atkaszmontet. Wydaje mi się, że to może być to. Okej. Okay. Wanted up. Dobra, zapraszamy policję. Gdzie mam moją broń? Tak, mam moją broń, także spoko. Widzicie? A nie, ludzi też już można podnosić. A rzucać ludźmi? O Boże, można rzucać ludźmi, to jest chore. To jest naprawdę chore. Gdzie jest helikopter? Jest nade mną. Dziwne, że radio zaczęło lecieć. A, tam gdzieś jesteś wyżej. Okej, widzę, radiowóz jedzie. O, chyba zawrócił. Ale muzyczka się włączyła, nie wiem skąd. Fajnie to wygląda dosyć. Dobra, zapraszamy policję. Chyba to jest właśnie ta opcja, bo... No, dobra, jestem nieśmiertelny. Dzięki. Potrzebuję wozów policyjnych. Niech się tego zjedzie naprawdę tutaj dużo. Powiem wam, że niedługo będę miał modyfikację, która zmienia trochę rozkład sił, jeżeli chodzi o gwiazdki. Że będą lepsze... że będzie wojsko po prostu także brało udział. Czemu nie mogę tym... O! Helikopter? Gdzie jest helikopter? Tam jesteś. Może mi się uda? Nie bardzo mi się to udało, ale przynajmniej jestem nieśmiertelny, także o to nam chodzi. Dalej. Jakiś policjant chętny? Wszyscy, kurde, się mnie boją. Nie mam pojęcia dlaczego. Chodź. Chodź się pobawimy. Może z tobą się pobawię. O, ale uderzyłeś. Dobra. Helikopter. Gdzie jest helikopter? Chwila, musimy wymierzyć. No nie mogę, coś mi nie idzie. A człowiekiem, jeżeli rzucę helikopter? Leci, Superman. Dobra, chodź kolego tutaj, ty też. Muzyka, nie wiem dlaczego, dlatego że jest pościg, że policja mnie szuka. O to tu chodzi? Okej, okay. Leć. O coś zahaczyło niestety. Ale modyfikacja, jak widzicie, jest naprawdę fajna. Można się pobawić. Pamiętajcie, tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku, że scena dopiero się rozwija, także na wiele, wiele większych modów będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Jak są czasami takie bugi, postacie się bugują, ale... What? Myślałem, że oni... Spokojnie, spokojnie. Widzicie, niektóre postacie znikają. To jest jakaś tam wczesna wersja, ale wydaje mi się, że warto było coś takiego zaprezentować ludzi. Możemy sobie, w sumie łatwo sobie się można pozbyć policjantów. Bierzemy ich, wow, leć. Wyrzucamy bez problemu. Gdzie jest helikopter? No helikopter jest trochę za daleko. Niestety. Czekajcie, samochód policyjny. Gdzie jest ten helikopter? O, jesteś tu? Kurde, no. Muszę wyżej celować. Chodź, podejdź. Podejdź do mnie i pomóż mi. Nie, nie o to chodzi. Wiecie co, za chwilę się zdenerwuję. Mogę tym strzelić? Mogę strzelić, zarąbiście. A znakiem na przykład? Znakiem też. Możemy, wow. Możemy wszystkim strzelać, czym chcemy. Ale ja się troszeczkę zdenerwowałem. Czekajcie, którym się zmieniało? Rakietnica. Gdzie jest helikopter? Jeżeli nie można po dobroci, no, pewnie to też nie będzie działało tak, jakbym chciał. A, ucieka. Dobra, co tu mamy jeszcze? Minigun. O, minigun. To też powinno być całkiem spoko. Można zabić, można. Ale giną. Dobra. Helikopter zestrzelony. No, i zestrzeliśmy helikopter, czyli cel naszej misji został osiągnięty. Mówię, ten Gravity Gun to jest takie urozmaicenie, jeżeli robimy zadymę, chcemy zrobić zadymę i na przykład jest dużo pojazdów wokół, chcemy zrobić szybko sobie drogę ucieczki, to takie coś jest naprawdę, naprawdę spoko. Dobra, i wydaje mi się, że to by w tym odcinku było na tyle. Samo pokazanie to by były, nie wiem, ze 3 minuty. Modyfikacje jeszcze sobie chwilkę pograliśmy, może to nie był taki pełnoprawny gameplay, ale w tej akurat modyfikacji za wiele pokazać się więcej nie da. Także zachęcam Was do oglądania następnych odcinków. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania kanału i widzimy się już za niedługo w kolejnym
w kolejnej modyfikacji do GTA 5. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i na razie. Hej!